Co roku o tej porze jest wystawa Okręgu Warszawskiego Rzeźbiarzy. Dlaczego tą, jak sam raz rzeźbę wystawiam? No bo to jest wystawa na temat pasji, a to jest aktor. A gdzie najwięcej pasji? Właśnie w aktorstwie i stąd ta rzeźba tu się znalazła. Mam wielki sentyment do tej rzeźby, bo oparta jest ona na wielkim aktorze Ignacym Gogolewskim, który bywał w mojej pracowni i to jest jak gdyby jego portret widziany oczami widzów jako teatr, jako aktor. No. Wykonana jest w brązie, wystawiana pierwszy raz na terenie Warszawy. Rzeźbę tą robiłem dość długo, bo ona się składa z elementów. To jest i spawane, i szlifowane. Tego nie widać na zewnątrz, ale w tym jest mnóstwo pracy włożonej, takiej rzeźbiarskiej. Można zajrzeć do tej rzeźby od tyłu ona jest pusta. Ja zrobiłem jego portret również taki bardziej realistyczny. No, przeżywał to bardzo. Jak przychodzi do pracowni, to zawsze się z tą rzeźbą wita i mówi: cześć stary. Za rękę łapie, mówi: cześć stary. No. Sztuka zawsze była jakąś pasją twórczą. Można powiedzieć, że historia sztuki współczesnej i krytyki jest troszkę steroryzowana przez poprawność polityczną i przez łowców awangardy. Ryszard Kozłowski należy do tych artystów, którzy nie walcząc w szeregach awangardy, robią sztukę, powiedzmy sobie, czytelną dla społeczeństwa, o aspekcie patriotycznym, sztukę, która no, jest związana z regionem, bo to jest rzeźbiarz otwocki. I tam też jest wiele prac, które utrwalają jakieś wydarzenia w historii poprzez jego rzeźbę. Pomnik Katyński, teraz będzie odlewana Sendlerowa, warszawskie tematy, syrena, jakieś medale. I tutaj on właśnie należy do takiej tej grupy artystów usytuowanych w obrazie współczesnej rzeźby. Dlatego cieszę się, że tutaj są te jego, ta pasja i te rzeźby i ten pomnik tutaj i że, jak słyszałem, otrzyma zasłużone odznaczenie, zasłużony medal Gloria Artis. Bardzo się cieszę. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj dzień specjalny. Jest otwarcie wystawy sekcji rzeźby, tak, i ceramiki przy okazji. No i słuchajcie, jest dzisiaj też dzień specjalny dla naszego kolegi Ryszarda Kozłowskiego. Wręczenie srebrnej odznaki Gloria Artis. Ja tylko witam Państwa tutaj w imieniu zarządu naszego związku. A teraz oddaję głos koleżance, która jest przewodniczącą sekcji rzeźby Uli Święcickiej. Proszę bardzo. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, naszych wspaniałych gości, szczególnie naszego laureata i panią dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, panią Agnieszkę Komar-Moracką, Ministerstwo Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego. Witam, bardzo proszę o aplauz. Witam bardzo serdecznie artystów ziemi otwockiej, którzy to wnioskowali o przyznanie srebrnego medalu Gloria Artis dla Ryszarda Kozłowskiego, naszego kolegi. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami, bo jest miłe, kiedy artyści blisko swojego domu, blisko swojej pracowni mają przyjaciół.
i łatwiej tworzyć w otoczeniu przyjaciół niż samotnie. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznał panu Ryszardowi Kozłowskiemu srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis za zasługi dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego. Ryszard Kozłowski jest absolwentem Liceum Technik Plastycznych pod kierunkiem Antoniego Genara. Mnóstwo Zakopiańczyków jest wśród nas, ponieważ Zakopane trafiło do Warszawy. Dalsza kontynuacja to studia na naszej ukochanej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wydział Rzeźby, pracownia dyplomująca profesora Mariana Wnuka. Dyplom z wyróżnieniem. Później cała sytuacja przenosi się już do Otwocka i tam pan Ryszard robi mnóstwo wspaniałych rzeczy. 200 wystaw w kraju i za granicą. Jest autorem kilku pomników w Polsce i za granicą. W tym najważniejsze, które mamy, Katyń, 1940 rok w Otwocku, Ignacego Domeiki w Chile, Fryderyka Chopina w Radomiu, Syrena Fontanna w Warszawie, a także rozlicznych innych prac, o których wy wiecie, bo znacie działalność i twórczość pana Ryszarda. Dlatego z ogromną przyjemnością możemy dzisiaj dokonać tego cudownego aktu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Gloria Artis. Szanowny Panie, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczam Pana srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis za zasługi dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego. Serdecznie gratuluję. Zapomniałabym, i tu jeszcze jest książeczka oraz baretka, którą można przypinać sobie do... Dziękuję bardzo. Jestem bardzo wzruszony za tak miłe i ważne dla każdego artysty wyróżnienie. Chcę powiedzieć, że Gloria Artis jest czymś więcej jak nagrodą. Jest po prostu symbolem. Symbolem pasji, symbolem miłości, a przede wszystkim symbolem wolności w sztuce. W sztuce musi być wolność, jeśli jej nie ma, sztuka umiera. Tak samo musi być wolność w pasji. Pasja z wolnością daje rezultaty. Tak samo musi być pasja w miłości. Dzięki tej pasji, miłości stoi tutaj koło mnie, moja kochana małżonka. Są również moje dzieci i moje wnuki. Wszystko to powstało dzięki miłości. Rzeźba jest również moją miłością. Zapoznałem się z tą rzeźbą ponad 60 lat temu i muszę powiedzieć, że dzięki właśnie tej miłości jestem rzeźbiarzem. Mało powiem, że ta miłość jakoś nie wygasa. Nie widzę, żeby wygasała. Przyjęło się takie powiedzenie, że za miłość otrzymuje się nagrodę w niebie. Ja jestem szczęściarzem. Otrzymuję tą nagrodę dziś i tu na ziemi z ręki pani i serca, pani minister. Dziękuję bardzo i życzę pani i wszystkim tu obecnym dużo, dużo miłości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po tak pięknym
przesłaniu dla odznaczenia, które rzeczywiście jest niezwykłe. Ja przypomnę, iż to odznaczenie, chyba jedno z najmłodszych odznaczeń państwowych, zostało utworzone specjalnie po to, ażeby honorować ludzi z pasją. I dzisiaj mamy właśnie takiego jubilata z pasją, że Otwock ma w osobie pana wielkiego swojego działacza dla małej ojczyzny. To ogromna przyjemność móc w takiej chwili i taką działalność w imieniu ministra kultury i dziedzictwa honorować. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. To właśnie to, miłość i pasja. Myślę, że jesteśmy tutaj wszyscy takimi przedstawicielami, bo łączy nas właśnie pasja, która jest też przejawem miłości. A miłość to też pasja. Naprawdę, kochani, bardzo się cieszę, widzę tutaj tyle fantastycznych, przyjaznych twarzy i miłość też jest naszą siłą. Rzeźba jest również moją miłością. Zapoznałem się z tą rzeźbą ponad 60 lat temu i muszę powiedzieć, że dzięki właśnie tej miłości jestem rzeźbiarzem.